swoje oblicze zmienia parafia ewangelicka augsburska w Suwałkach. W kościele trwa remont poszycia dachowego. Jak powiedział Dawid Banach, proboszcz parafii, remont był konieczny, gdyż dotychczasowy dach był w kiepskim stanie i od połowy XIX wieku przeprowadzane były jedynie drobne naprawy. Udało się w tym roku ułożyć bardzo wiele drobnych elementów, które sprawiły, że udało nam się pozyskać zarówno środki, jak i materiały częściowo na to, by zmienić całe poszycie dachu na zamkniętym kościele ewangelicko-augsburskim. Był w kiepskim stanie, ale także tutaj jak rozmawiamy z pracownikami, z szefami firm, oni też mówią, że te elementy, które były naprawiane, na przykład były naprawiane niefachowo do końca, ponieważ nowa blacha, jeżeli gdzieś była wymieniana, była nakładana na jakieś stare elementy, stare gwoździe, dziurawiono ją automatycznie i była taka jak stara albo jeszcze gorzej. Były przecieki, były prześwity, no już wymagało to naprawy, no i mówię, w tym roku udało się wszystko tak zrobić, że ten dach za jednym razem cały zostaje wymieniony na... Od kilku lat remontowaliśmy troszeczkę wnętrze dzięki dotacjom też Urzędu Marszałkowskiego i też Urzędu Miejskiego. No i robiliśmy to w nadziei, że ten dach wytrzyma, bo te prace byłyby bez sensu, kiedy dach jest niezabezpieczony. Teraz wiemy, że to, co zrobiliśmy w poprzednich latach, zostanie zabezpieczone i możemy działać dalej. Łączny koszt inwestycji to blisko 100 tysięcy złotych. Wymiana dachu była możliwa między innymi dzięki dotacji na remont zabytków z Urzędu Miejskiego w Suwałkach w kwocie 25 tysięcy złotych. 15 tysięcy przekazała organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa. Prace rozpoczęły się 22 listopada i mają potrwać do połowy grudnia.